Witam w kolejnym bardzo króciutkim filmiku. Przypominam, opcja pełna ekran. Przychodzę z odkryciami perfumowymi. Dwa odkrycia perfumowe, plus coś skontrastuję a propos tych odkryć, a propos właśnie takiej kategorii szlachetności gourmand. Szkoda, że taki krótki czas nagrywania mi pokazuje, bo to taki trochę temat rzeka i trochę dłużej bym poopowiadała. Natomiast może i dobrze, bo i tak muszę lecieć. Zrobiłam makijaż, bo generalnie chyba nie planowałam jednak dzisiaj jechać na basen. Aż tak bym się nie bawiła, że tak powiem. Natomiast pranie się robiło, wykorzystałam ten czas. Zrobiłam taki pastelowy, kolorowy, w różofioletach. Natomiast no, to i basen i dopiero co umyte rozczesane włosy i basen, to nie do końca dobre połączenie. Potem znowu będzie zabawa. Natomiast no, to jest silniejsze ode mnie. Piękna pogoda, trochę czasu i po prostu kolejna chęć przepłynięcia kolejnego, dajmy na to te 2,5. Myślałam, że to będzie taki mój teraz cel 3 razy w tygodniu po 2,5. Już w sumie go wykonałam w tym tygodniu, ale po prostu to jest silniejsze ode mnie. Paletki użyłam tej matowej ulubieńcy. Pomadka to jest tak naprawdę kredka. Kredka, którą długo chciałam kupić, ale po prostu ona jakoś nigdy nie była w tych promocjach, gdzie inne kolory były. W końcu nadal jej nie było, ale sprawdziłam, że i tak weszła. To jest 14 z Pierre Renet. To jest taki kolor, który, taki bym powiedziała, jest naprawdę urokliwym różem. To jest taki troszeczkę styl wycofanej kolor Poppy Soul. Kiedyś miałam tę pomadkę, wykończyłam, naprawdę do zera wykończyłam, co się u mnie rzadko zdarza i po prostu długo szukałam takiego koloru. I dałam też troszeczkę tej kredki w formie konturówki, w formie kreski i trochę przyciemniłam zewnętrznie kredką ciemnobrązową, gorzko-czekoladową z Colourpop. Jednym z odkryć jest jeden z dwóch zapachów, które odkupiłam od koleżanki perfumowej, którą jeśli ogląda, serdecznie pozdrawiam. Jest to zapach Tiger by Her Side. Przekręcałam nazwę, zdawało się, że to jest by my side. W każdym bądź razie to jest zapach, który, powiem szczerze, tak przepięknie się ułożył. Jest tak niesamowitym odkryciem perfumowym. Ułożył się, początek był taki trochę upojno-jesienny. Natomiast bardzo szybko weszła taka nuta, którą wyczuwałam też w Rouge Smoking BDK, czy też Batani Peki. Natomiast to wszystko było tak przepięknie wyważone i taka wiśniowo-gryczaność, która jest w BDK, w tym zapachu była taka mniej zasłodzona, bardziej szlachetna. No przepiękny zapach, który po czasie już był na mnie głównie wiśniowy. Także póki nie trafię w Hélène d'Orée, L'Homme Parfum, myślę, że to będzie mój taki naprawdę mocny zawodnik wiśniowy na jesień. To jest przykład takiego naprawdę szlachetnego, wyważonego, przepięknie zblendowanego gourmand. Oraz to cudo Mask Milano Madeleine. Nie wiem, jak dokładnie się wymawia.